gościnnie. No, pomaga. Cóż więcej o niej? Nagrywamy dzisiaj tak, kto? Polega to na tym, że mamy pytania tutaj już przygotowane i wybieramy. Ja podaję swoją opinię i ona też. Jak uważa, kto na przykład jest taki i taki. No i teraz ciekawe w sumie, jak to się pokryje, nie? Kto spędza więcej czasu w łazience? Tak, ja tam nie zależy i też. Oszczędny. Yeah! Patrz tak! Ja ciągle tutaj wyjdę. Teraz buty. Ja oszczędzam prąd. Ja w takich rzeczach to jestem ja bardziej oszczędna. Ona w ogóle nie gasi światła w łazience. I tutaj też pełno świateł rozpalonych. A chcesz być widoczna? To ma lepsze poczucie humoru. Zależy od humorku. Kto ma lepszy styl odbierania? No nie, to jest głupie. Każdy ma swój odgłos, to się nie zauważasz. Kto ma większe powodzenie u płci i przeciwnej? Nie wiem, w sumie to ona ma chłopaka, ja mam chłopaka i... Ja nie odpowiadam na to pytanie, bo... Ja myślę, że ja. Ale nie chodzi o to, Ola jest bardzo atrakcyjna kobietą. Patrzcie na nią. Przecież ty mi takich rzeczy nie mówisz, wiesz, ja cię o tym nie widziałam, że chłopak do mnie napisał. Kto więcej śpi, jest większym leniem. No. Zdecydowanie. Nie lubię spać. Ja też lubię spać, ale... Ty to... Wstaję, że jest porażką. Chodź ty do mnie. Mać. Chodzę, śpi. Dzwonię, śpi. Ona wiecz nie śpi. Kto ma więcej znajomych? Nie wiadomo. Kto jest mądrzejszy? Bo tak! To mi da! Ej, to powiedziałam tylko dlatego, żeby było ci miło. To powinnaś być mnie, wiesz? Ale lepiej gotuję. Ja to nie gotuję, może ty. Nie jadłam nigdy nic jej, ale... No bo ja, sumie, ja wiem, ale ty nie gotujesz. Ale ja ona nie ciągle tylko nie je mięsa, więc nie wiem, czy to jedzenie jest takie pyszne. Ale mięso też miałam przyrządzić, kiedyś robiłam. Ale... Kto jest ładniejszy? No ty głupia jesteś! Zresztą ja jesteś ładna. No ładna, a ty nie jesteś może ładna? A idź. O Jezu, się grudzi! Dobra, to ty jesteś ładna, prawda? To lepiej tańczy, o matko. Nie wiem, nie tańczy. I don't know. My czułyśmy w pasie ostatnio na polonezie. Tak! I było bardzo dobre, ale była to stopowa para dla mnie. Tak, było dobrze, nawet była idealnym facetem. Kto lepiej okazuje uczucia? O tak, taka bo to lepiej kłamie. My nie kłamiemy przecież. No właśnie, ty w ogóle kłamiesz? Nie. Nikt z nas nie kłamie. Jesteśmy czyste! Kto ma najwięcej odpałów? Chyba ja bym powiedziała, że my obie, jeżeli chodzi o gadanie do kotów. Tak, gadanie do kotów. To i tym się zawsze zgadzamy. To je więcej. Wyszłam na grubasa. Ciągle je. Ostatnia krówka. To wcześniej wstaje. Ona w ogóle często wszystko przesypia, całe dnie. Nieprawda. Ale w ogóle nie na autobus to i tak jest. Ostatnie pytanie. Kto bardziej lubi zwierzęta? Myślę, że to ja też myślę, że lubię. Najbardziej koty. Tak, koty uwielbiamy. Chcę się powiedzieć, że ty jest zwierzęta. Miau. O, to jest dobry argument, Piotrek. Ale to, że jem, to nie znaczy, że ich nie kocham, tak? Żegnamy się już. Te rysunki lubiła Iza, żeby nie było. Artystka! Tak, subskrybuj. Nie, ostro się skłócimy w tym. Aha, przyznałam ci rację, Dymiro, a nie obraziłam się. Nie wyzywa. Ale ja się nie rzucam przecież na taką krowę na pastwisku i nie odgryzam jej kawał mięcha, tak?